Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj pomyślałam, że w tym vlogmasie środowym pokażę Wam moją gotowość do świąt, która jest zerowa? Nie, to byłoby optymistyczne. Pokażę Wam, co się dzieje w moim domu. Nie pokażę Wam oczywiście wszystkiego, ponieważ się wstydzę. W sypialni, w której aktualnie się znajduję, stoją obrazy. Leżą poduchy z sofy, poduszki z salonu, walizki, prezenty świąteczne. No, tutaj jest rzeźby, tu jest wszystko w tej chwili. Porozrzucane i poupychane po pokojach. W kuchni, cały czas na blatach, jest mnóstwo kurzu, mimo że wycieram je czarne blaty kilka razy dziennie. Właściwie wycieranie ich jest bez sensu, ponieważ ten kurz unoszący się remontowy w powietrzu cały czas regularnie opada na blaty. Więc taka syzyfowa praca. Ja wycieram, znowu opada. Pokażę Wam, jak wygląda salon. Nie można do niego wchodzić teraz tak dokładnie, ale mogę Wam tak pokazać tylko przez małą dziurkę, a później wrócimy z powrotem na górę i pokażę Wam mnóstwo rzeczy, które ostatnio kupiłam i pokażę Wam, że tak trochę jestem gotowa na te święta, tylko jeszcze nie jestem w stanie zacząć w żaden sposób dekorować mojego domu, ponieważ dopiero w piątek zakończy się cała akcja, operacja remontowa i dopiero zaczniemy wrzucać z powrotem meble, ustawiać, wieszać obrazy, ustawiać rzeźby, nie będzie pewnie jeszcze regału, który Rafał tym razem postanowił zrobić sam. Także tak, dobrze jest mieć rzeźbiarza w domu, który potrafi robić takie rzeczy, mam nadzieję. Kochani, idziemy teraz na malutką wycieczkę, bo tak jak powiedziałam, zbyt jest źle, żeby Wam pokazywać szczegóły, ale zajrzymy do remontowanego salonu. Przed chwilą wyszli panowie cykliniarze, więc przestali hałasować. Mogę wreszcie coś nagrać. W holu za mną na schodach kwiatek z salonu. Po drodze, ledwo tam można przejść i teraz zaczyna się echo. Bo u nas w domu jest echo, jak posprzątamy. Jak jest tak mega, mega czysto, to jest echo. A teraz zobaczcie, co się tutaj dzieje za mną. Bardzo ciężko jest ten dom zabezpieczyć przed kurzem w takich sytuacjach remontowych. No, jest to pozaklejane najlepiej, jak się tylko dało. Nie zmienia to faktu, że po prostu i tak się kurzy. Tak, tutaj leży wszystko. Jakaś lampka, stołek od pianina, na stole kuchennym masakra, więc nie będę pokazywać. Dookoła leżą odkurzacze, inne rzeczy poprzenoszone z salonu. Jedyna rzecz, to się cieszę, że tutaj nie wylądowały finalnie sofy, a teraz zajrzymy przez dziurę w folii do salonu, jak on teraz wygląda. Zobaczcie, co się dzieje w ogródku, ale fajnie, bo ten salon chyba nigdy nie był taki pusty. Jest świeżo polakierowane, lakier będzie taki matowy. Lubimy taki lakier do podłogi, którego prawie nie widać. I tak to wygląda. I tutaj, słuchajcie, po prawej stronie był kominek. Tu był kominek, dosyć duży. Mogliście go zobaczyć na jakichś tam zdjęciach, czy na starych filmach. Ta ściana była zawsze grafitowa, ale teraz jest dużo ciemniejsza, dużo bardziej grafitowa, jeszcze prawie wpada w czarny. Taki mocny antracyt, a dlatego, że na tej ścianie po prawej stronie, czyli tam, gdzie był kominek, pojawiły się takie panele z blachy. Nie mogę niestety wejść i Wam dziś tego pokazać. Mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać już cały salon po zakończeniu operacji remont. Ja już zaczynam być podekscytowana, bo jest naprawdę blisko. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że remont, który zakładaliśmy na 2 dni, czyli rozwalamy kominek i malujemy ścianę i luz, zrobił się wielkim remontem z cyklinowaniem, z malowaniem wszystkiego dosłownie. Wczoraj Rafał chyba sam malował do 3 w nocy ściany, także no ciężko. Biorę kawę i wracamy na górę. Kochani, w czasie tego remontu co nas zaskoczyło? Przede wszystkim słabo go zaplanowaliśmy. Wiecie jak to jest, szewc bez butów chodzi, nie? 2 dni, spoko, luzik, damy radę. No jak widzicie, w czasie tego remontu zaskoczyło nas parę rzeczy. Wracamy pomału na górę i opowiem Wam, co nas zaskoczyło. No przede wszystkim, no jakby zakres prac. Troszeczkę myśleliśmy, że zrobimy parę rzeczy takich po minimum. Niestety zakres prac urósł i
Szukaliśmy w ostatniej chwili fachowców. Słuchajcie, no skończyły się czasy, kiedy dzwoniło się do pana z OLX, który przyjdzie i pomaluje, albo wycyklinuje, albo zrobi coś tam. No w tej chwili to na takie roboty u fachowców trzeba się umawiać z wielomiesięcznym, no może czasami z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Nam się nie udało nikogo załatwić takiego, kto by szybko przyszedł, nie wiem, na przykład zbić gładzie, więc część rzeczy Rafał musiał nauczyć się sam, bo pewne rzeczy wychodziły w praniu. Na przykład okazało się, że ściany grafitowej nie da się pomalować, bo stara farba z niej odchodzi. No ale dobrze, nie będę już więcej zasmucać Was tą historią remontową. O, zobaczcie, ze mną są różne tutaj właśnie rzeczy z salonu. Tylko pokażę Wam moje ostatnie zakupy, które ułożyłam tutaj na łóżku, bo to jest jedyne miejsce, aczkolwiek dookoła łóżka też jest słabo, więc będę starała się nie wyjeżdżać aparatem poza obręb łóżka i pokażę Wam to, co ostatnio kupiłam. Jest tu parę rzeczy do domu, no właściwie wszystko jest do domu i jest jeden zestaw odzieżowy. Także lecimy. Zaczynamy od kawki. Wczoraj, będąc w galerii Mokotów, kupiłam kapsułki. Ostatnio miałam dużą nieprzyjemność pić kawę po turecku. Skończyły mi się kapsułki. Siedzę w domu z fachowcami. Dzieci są w nauce online, więc nie mogę wyjść z domu. No i tak się złożyło, że wieczorem już po prostu nie miałam siły i mi się bardzo nie chciało wychodzić. No i nie miałam tych kapsułek chyba przez cały weekend. No myślę, że łącznie przez 4 dni. Zepsuła mi się moja kawiarka włoska Bialetti, nie mogę już w niej zaparzać kawy, więc niestety bardzo fajne zakupy, słuchajcie, zrobiłam zaraz po otwarciu sklepów w Home & You. I tutaj chciałam Wam pokazać przepiękne narzuty. One są takie lekko welurowe z jednej strony, to jest narzuta do poli sypialni, na poli łóżko. Ona kosztowała, jeszcze jest metka, 239 zł. I kupiłam również drugą narzutę na nasze łóżko. Za chwilę zaścielę to łóżko, zobaczycie, jak to wygląda. U poli świetnie pasuje do nowej ściany. Kto nie widział poli zmian w pokoju, to Wam podlinkuję oczywiście tutaj w rogu i na dole, bo to był fajny filmik z dosyć dużą metamorfozą. I w czasie tych zakupów w Home & You od razu muszę Wam pokazać choinkę, o którą mnóstwo osób mnie wypytuje, bo Wam się bardzo, bardzo podoba ta choinka. Słuchajcie, to jest taka choinka 70-centymetrowa LED. Ona jest prześliczna, ona się pięknie świeci. Możecie ją zobaczyć w większości vlogów moich i z studia, w którym nagrywam i w pokoju Poli. Ona była, kupiłam dwie te choinki. Była akurat taka promocja w Home & You, że była druga rzecz za złotówkę. Jest coś takiego, jeżeli kupowało się dwie takie same rzeczy, to było dokładnie zaraz po otwarciu sklepów na początku grudnia, więc kupiłam od razu dwie takie choinki. Jedna kosztowała, nie pamiętam, 329, 359, coś takiego. Więc w sumie za po 150 zł około mam dwie fantastyczne choinki LED, które będą nam służyć i robić klimat świąteczny przez całe lata. Podobnie było z tymi narzutami. Myślałam od jakiegoś czasu o zakupie narzuty na nasze łóżko. No, uzgodniłam z Rafałem, żeby to był kolor czarny. No jak poszłam wybierać, to się okazało, że są idealne narzuty i ta czarna, i ta brudno-różowa do poli pokoju. U niej była taka grafitowa narzuta, którą przeniosłam do jakiegoś mieszkania wynajmowanego, a ona ma teraz taką śliczną, która bardziej pasuje. W Home & You kupiłam jeszcze prześcieradło. Zaraz Wam pokażę, bo ciężko mi tak jedną ręką operować. My mamy łóżko 1,80 m na 200 m. Prześcieradło z mikrofibry z gumką będzie nam pasowało, bo mamy aktualnie pościelone zielone. Nie wiem, co się stało, że ja kupiłam kiedyś zielone prześcieradło, no ale kupiłam, więc czasami ono tutaj ląduje na naszym łóżku i chcemy je po prostu zlikwidować. Z innych fajnych świątecznych rzeczy, mój Mikołaj na życzenie kupił mi coś w Bunny the Star z mojej wishlisty świątecznej. I Bunny the Star, moja ulubiona, jedna z najbardziej ulubionych marek odzieżowych, sprezentowała mi taką śliczną bombkę, którą Wam chciałam teraz pokazać. Jak już tylko będzie choinka, to od razu ta piękna bombka z królikiem Bunny the Star, coś ślicznego. Także Bunny the Star, dziękuję bardzo. Cudo, przeurocze, śliczna bombka. Wyląduje to na honorowym miejscu na mojej choince. Chowam ją z powrotem, żeby jej się nic nie stało. No i pokażę Wam, co jeszcze kupiłam. Również w Home & You kupiłam taki strojk świąteczny. Musiałam go aż odkurzyć, bo stał w kuchni w tym kurzu.
Kupiłam właśnie ten strojk i nie mogę się już doczekać, żeby go wyciągnąć. Mam jeszcze jeden strojk z prawdziwej jodły, taki czysty, ponieważ chciałam zrobić go, przyozdobić bombeczkami i ozdobami z dziećmi, ciepłym klejem, zrobić taki nasz własny strojk. Niestety, wszystkie rzeczy są w piwnicy. W kuchni jest straszny kurz, więc no na razie odkładamy to, tak samo jak pieczenie pierniczków. Z Home & You mam jeszcze taką bardzo fajną, co to jest, taki lampion na świeczuszkę. To bardzo fajny klimat robi, tam się wkłada tea lighta, to jakoś tak się nazywa, super opcja. I teraz pokażę Wam, co kupiłam na Allegro. Na Allegro kupiłam lampki, które zachwycają nas i dzieci. I dobra, tego nie mogę zaprezentować, ale przed całym remontem wrzuciłam to na kominek i wrzucę Wam teraz zdjęcie, jak to wyglądało na kominku, więc będziecie też mogli zobaczyć kominek, który chwilę później go nie było następnego dnia. To jest taka kurtyna. Słuchajcie, to jest bardzo fajne, nie pamiętam, to kosztowało chyba 60 zł. Postaram się podlinkować Wam takie kurtyny. Ona albo miga, albo ma stałe światło. To jest super. To jest tanie i to jest super, robi fantastyczny klimat. Można to zawiesić na oknie. Możecie to zobaczyć na moim Instagramie, bo w czasie sesji w studiu, które wynajmowałam, jest taka właśnie kurtyna na takiej brązowej, welurowej ścianie. Co jeszcze, słuchajcie, kupiłam z takich lampeczek? Z takich lampeczek kupiłam jeszcze coś, ale muszę to wyjąć z pudełka i mam pokazać, tylko to przetestowałam, czy działa. Jeszcze tego nie wyciągałam. To są chyba właśnie takie gwiazdki. A nie, troszkę Was oszukałam, bo gwiazdki były w tym drugim pudełku. Zobaczcie, to jest też taka kurtyna z takimi błyszczącymi gwiazdkami i z takimi dużymi gwiazdkami. Bardzo to jest fajne, pokażę Wam zdjęcie z Allegro, albo może raczej wrzucę Wam linka do produktu. I są jeszcze takie lampeczki, które są takimi jakby soplami lodowymi. Podobne to jest do tej kurtyny, jednak no one nie są takie długie i równe, tylko mają taką nieregularne długości. I te są kolorowe, w sumie dostałam je przez pomyłkę, bo myślałam, że wszystko zamawiam w takim ciepłym, żółtym świetle. Te przez pomyłkę trochę się wkurzyłam, bo się mnie nie zapytali, co ja chcę. A no dostałam po prostu, sami Państwo zdecydowali, no, ale już nie chciało mi się odsyłać, więc dzieciaki chcą takie kolorowe. Okej, dobra, słuchajcie, co ja jeszcze kupiłam? Pokazałam Wam kawy. A, fantastyczna opcja na prezent. Słuchajcie, to jest prezent z kliniki na warszawskim Wilanowie, klinika na nowo, bardzo, bardzo lubię to miejsce. I oni mają przepiękne, przepiękne vouchery prezentowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja mam moje w takim pięknym opakowaniu. I zobaczcie, tutaj są vouchery dwa. I zamierzam, jeden jest dla mnie. Drugi jest, słuchajcie, w prezencie dla... Jak myślicie, dla kogo? Ktoś zgadnie. Zobaczcie, jak to jest pięknie opakowane. To jest dla Karoliny. Słuchajcie, jestem przed manikiurem, więc jak bardzo się staram ukryć moje paznokcie, ale pewnie gdzieś wyskoczą. Są w dramatycznym stanie po tym remoncie. Słuchajcie, zobaczcie. Jesteś autorem najlepszych chwil mojego życia. Wspaniałe. I to jest voucher na wszystkie usługi kosmetyczne o wartości 500 zł. I zobaczcie, jak wygląda ten drugi. To jest cudowny prezent. Cudowny prezent, cudowna klinika. Dobrze, że jesteś. I też... Tam, jak się go wyjmie, to pod spodem jest, może Wam pokażę, bo tutaj nawet, kurczę, w tym swoim rozerwałam. Zobaczcie, to jest voucher wartości 500 zł do marca. I wiecie co, zastanawiam się, pamiętajcie, klinika na nowo, super prezent. Jeżeli jesteście z Wilanowa albo macie blisko, z Ursynowa, z Mokotowa, to koniecznie sprawdźcie tę klinikę, bo jest to fantastyczne miejsce. Poznałam właścicielkę, Agnieszkę, która jest super osobą, ma, zbiła miejsce takie, kurczę, marzeń trochę, o którym sama marzyła. I to jest takie miejsce, do którego będę na pewno wracać. Wiecie, że ja teraz jestem taka, że dbam o siebie tak trochę bardziej naturalnie. I to jest miejsce, że, w którym oprócz medycyny estetycznej, jeżeli się na nią zdecyduję, to mogę zadbać o swoją skórę dogłębnie. Dogłębnie i w sposób naturalny. Dobra. Ach, jeszcze jest torba z mango. I teraz się zdziwicie, bo to już było. Odgrzewane kluchy. Ale pamiętacie ten ceglany komplet, który pojawił się w holu? Wszyscy głosowali, że ten komplet jest super. Słuchajcie, ja się w tym komplecie zakochałam, ale musiałam wymienić rozmiar spodni. Tam miałam spodnie S-ki, teraz mam spodnie M-ki. Dziś rano je przymierzyłam. Jest dużo, dużo, dużo lepiej. Także ten zestaw na pewno ze mną zostaje, bo bardzo, bardzo mi pasuje.
Także tak, takie zakupy, niezły bałagan. Za chwilę będę zaścielać łóżko moją wspaniałą, nową narzutą i poduchami i będę robić takie, wiecie co, zawsze chciałam mieć takie amerykańskie łóżko. Takie ładnie zaścielone. O, zobaczcie, tam bałagan. Tam jest dynia, którą moje dzieci zrobiły z klocków Lego. Obraz, rzeźby, to wszystko leży tutaj na podłodze. No i my oczywiście w pełnym braku gotowości świątecznej. To co? Ścielę łóżko, pokażę Wam, jak wygląda moja narzuta. Bardzo mi jest dobrze teraz tak się położyć tutaj, jak właśnie to łóżko jest zaścielone wreszcie. Tutaj używałam takich właśnie welurowych kocyków, też z Home Edu, ale trochę mi się znudziły i chciałabym już mieć taką, wiecie, prawdziwą narzutę. No i właśnie zdradzam Wam, że to jest moje ulubione biuro. Teraz jest tu idealnie właśnie dzięki tej narzucie. Uwielbiam ją, jest taka przyjemna. Ja normalnie nie lubię takiego weluru aksamitu, ale to jest takie mniej aksamitne, bardziej może, nie no, bardzo przyjemne. Trudno mi określić, nie przeszkadza mi to. Kocyk też jest bardzo miły, żeby się przykryć. Jak się tutaj zmęczę, to sobie robię drzemkę. Dobra, kończąc, chciałam Wam powiedzieć, że mam taki pomysł, żebyśmy wykorzystały te vouchery z Karoliną wspólnie, kręcąc vloga. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki film. Jeżeli tak, to go zrobimy. Jak nie, to pójdziemy sobie same, po cichu i nikomu nic nie pokażemy. A jeżeli chcecie się podzielić ze mną Waszą gotowością świąteczną, to dajcie znać, czy ktoś cierpi na remont tak jak ja aktualnie. Czy u Was już jest pełna gotowość, pierniczki upieczone, wszystko gotowe, bo u mnie to właściwie tylko ta choinka LED-owa jest gotowa i narzuta na łóżko. Mam jakieś lampeczki na tę ścianę, mam lampeczki do salonu, mam w sumie dwie te choineczki, bo jedna stoi na razie w studio, a potem wrócę z nią do domu, więc już pola na nią się szykuje. No, jakby chciałabym strasznie już wszystko mieć gotowe. No ale jeszcze, może nawet będziemy po weekendzie ogarniać choinkę i już wreszcie da się ją postawić. Kochani, to chyba tyle. No jestem naprawdę ciekawa, jak tam u Was, przygotowania i no i zapraszam Was na piątek. W piątek będą stylizacje sylwestrowe, świąteczne, takie wszystko z Zary. Wielki, 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 ogromny haul zakupowy i kilkanaście stylizacji, wszystkie będę mierzyć, więc koniecznie oglądajcie, a w przyszłym tygodniu kolejne atrakcje i fantastyczny, bardzo mądry gość. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia w kolejnym vlogu.